Witam Państwa i zapraszam na grę w ciemno. W naszym teleturnieju jest jak w filmach Alfreda Hitchcocka. Najpierw trzęsienie ziemi, a potem emocje rosną jeszcze bardziej. I mam nadzieję, że te emocje zapewni nam nasz pierwszy gracz, Jarosław Bieniasz-Ząbek. Jestem handlowcem. Ja rozmawiam codziennie z ludźmi i rozmawiam faktycznie nie o sprzedaży cukierków, tylko o jakichś poważnych tematach. I staram się wyczuć na bieżąco ludzi, jak działają. Myślę, że to mi pomoże. Witam Panie Jarosławie, dzień dobry. Witam Panie Krzysztofie, dzień dobry. Pan jest handlowcem, prawda? Tak. To pohandlujemy potem, co? No to jest. Czy Pan uciekli mi z tymi kopertami? Nie ma szans, nie ma szans. Super. Będzie handel. Przed Panem 50 ponumerowanych kopert. W każdej kopercie czek na kwotę od 0 do 100 tysięcy złotych. Mamy 6 pechowych kopert, ale też dużo kopert z tymi największymi czekami. Czy jest Pan gotowy na grę w ciemno? Zaczynamy. 4. 9. Sekundkę, ja będę podawał. Tak? Pierwsza która? 4. Przepraszam. Czwóreczka jest. Co znaczy 4 dla pana? Nic, kompletnie. Czyli to przypadek wszystko. Całkowicie. Proszę, czwórka jest. 9. Proszę uprzejmie. 13. Na przekór. Tak sądziłem, że 14 pan weźmie. 14 wezmę, bo pan chciał. Ja nie chcę nic. Ale ja to dla pana zrobię, proszę. Dla mnie niech pan nie bierze, dla siebie, dobrze? Będzie to dla mnie. 25. Dobrze. I 25. Proszę uprzejmie. Zapraszam w takim razie tędy do gry w ciemno. Kolejność gry jest następująca. Najpierw czytam pytanie, po czym pan wybiera kopertę, o którą w tym momencie pan walczy. Ja z kolei czytam 4 warianty odpowiedzi. Jeżeli pan wybierze dobrą odpowiedź, koperta jest pana. Jeżeli złą, własnoręcznie zniszczy pan kopertę w tej oto niszczareczce. Najgorsza część. Tak jest. I cóż, to wszystko. Zaczynamy grę. Ja nie mówiłem o niszczarce, mówiłem o pytaniach. Aha, pytania. Że wiedzowa część. Oj, moja... Proszę się nic nie martwić. Jedziemy, oto pierwsze pytanie. Kto powiedział, to nie jest krótsza spódniczka, ja po prostu mam dłuższe nogi? Najpierw koperta. Ja to będę robił. Okej. Okay. Czwórka, tak? U nas jest full service. Pan tylko gra. Dziękuję. Powiedziała Doda, Britney Spears, Paris Hilton czy Anna Kurnikowa? Nie mam pojęcia. Do Dody mi to nie pasuje kompletnie. Britney Spears to ona za długich nóg nie ma. Paris Hilton, kurczę, za inteligentnie jak na szybką odpowiedź w jakiej sytuacji. Kurnikowa, ja nie jestem fanem tenisa ziemnego. To mogłaby być Kurnikowa. Tak, to będzie Kurnikowa. Tak jest. Co? Tak, i pan ma ładny krawat. Łosie. W łosie ma pan krawat. Tak, w łosie. Szczęśliwe łosie. Rozumiem. A kto z panem przyjechał? Moja ukochana dziewczyna, Asia. Asia, witamy panią, pani Asiu. Witam to państwa. Pani wybierała ten krawat? Pani wybierała ten krawat? W łosie? Pomagała. Pomagała pani, w porządku. 4 koperty do wzięcia. Oto kolejne pytanie dla pana Jarosława. Jak nazywamy przybór szkolny do rysowania okręgów? Która koperta? Z drugiej strony. 2-5? Tak. Proszę. I warianty są takie. Cyrkiel, ekierka, piórnik czy linijka? Nie jestem pewien, ale szczelimy, że cyrkiel. Tak czy nie? Zgadzam się. No przecież, że tak.
Proszę bardzo, 25 wzięta. Tak, mogę? Tak jest, to już pana koperta. Tak się pan bał tej części. Niepotrzebnie, prawda? Nie chciałem ojcu wstydu przynieść. Moje dzieci pod względem, pewnymi względami. Nie ma wstydu w grze. Wie pan, w teleturnieju to jest tak, że można nie znać odpowiedzi na najprostsze pytania. Mam tego świadomość. Bo stres, telewizja i tak dalej. Nie ma co. Dwie koperty wygrane, trzy jeszcze przed panem. Kolejne pytanie. Jak nazywamy drugiego obok kierowcy członka załogi rajdowej? Ona się pięknie, dziewczyna uśmiecha. Zawsze się pięknie uśmiecha. Tak? Która koperta? Środeczek. Trzynasteczka, proszę. I warianty są takie. Sternik, bosman, steward czy pilot? Pilot. Daję pilot. Leci z nami pilot? Tak, tak, na pewno. Tak, pilot, bardzo dobrze. I niepotrzebnie pan się bał, prawda? Trzy koperty wgrane. No tak, już mi ojciec głowy nie urwie. Dokładnie, jeszcze dwie może pan wziąć. Oto przedostatnie pytanie dla pana Jarosława. Pod jakim pseudonimem zasłynął pięściarz Dariusz Michalczewski? 9 czy 14? 14. Proszę. Bestia, lion, tiger, szakal. Tiger, odpowiedź C. No przecież, Tiger. Cztery zdobyte i teraz walczy pan o ostatnią swoją kopertę. Kopertę z numerem 9. Które owady galopują po plecach, gdy mamy dreszcze? Motylki, mszyce, mrówki czy pluskwy? Mrówki. Odpowiedź C. Jak pani sądzi? Tak, oczywiście. Tak jest! Panie Jarosławie, poproszę o te koperty. Poproszę do mnie, na środek. Pan jest handlowcem, tak? Tak, jestem handlowcem. Wyczytałem w ankiecie, więc się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że tu ostro sobie pohandlujemy tymi kopertami. Pohandlujemy. Proszę bardzo, więc muszę zadać pytanie, czy chce mi pan sprzedać te koperty, czy pojadą do Ząbek? Tak, panie Krzysztofie, chcę panu sprzedać te koperty. Za ile? Za 300 tysięcy. No mówię całkiem serio. Słucham pana, panie Krzysztofie. Można powiedzieć, zawiesiłem się. Nie no. Albo inaczej, że mnie zamurowało. Nie no, cena jest cena, wie pan. Handel jest handel. Czy oczekuję pana propozycji? Wie pan, to jest tak, jakbym na przykład wszedł do sklepu kupić rower dla dziecka, prawda? No rower zwykły. No taki sobie rower, no jak rower. Na trzech kółeczkach taki dla dzieci, nie? Trzy z tyłu, tam dwa, jedno z przodu. Ile ten rower? A gość mówi 300 tysięcy. No to też by pana zamurowało. Ja bym powiedział, op, przepraszam, nie? Idę do innego sklepu. No panie Krzysztofie, ale ja nie mam możliwości pójścia do innego sklepu. Słucham? Ja nie mam możliwości pójścia do innego sklepu. To taka życiowa szansa, prawda? No, pan handluje tymi kopertami. 300 tysięcy. A słucham pana. Rozumiem, że pan mi tylu nie zaoferuje, ale jest ciekawy, jestem pana propozycji. Dobrze, może jedną kopertę kupię. Bo na wszystkie mnie nie stać, widzę. No może pan kupić jedną. Którą? Którą pan sobie życzy. Za ile? Może nie, którą pan sobie życzy. 13. Za ile? 300 tysięcy. Jedna też 300? Tak. Czyli 5-300, jedna 300. Zmienię jedną rzecz. 300 tysięcy tak, ale musi pan kupić wszystkie. Myślę, że to byłby zły element, jakby pan sprzedał jedną. One bardzo ładnie wyglądają tutaj w piątkę. Ja rozumiem, że ryzyko duże dla mnie, bo tutaj może być wszystko, ale też może być w drugą stronę. 300 tysięcy to jest ta suma wyławcza za wszystko. Nie idę w temat dyskusji o jednej kopercie, panie Krzysztofie. No, powiem od razu, 300 tysięcy nie wchodzi w rachubę w ogóle. Ja wiem, co tam jest. Rozumiem. A co wchodzi w rachubę? Ile pan proponuje? Za wszystkie? Jak dam 3 tysiące, to i tak przepłacę.
wie pan, no, to jest jakaś oferta, handel to są zawsze dwie strony. To ja troszeczkę zejdę, a pan troszeczkę da w górę. Co pan na to? Zobaczymy, no. Czy dam. No tak nie. Słucham pana. Jak troszeczkę zejdę, dostanę troszeczkę w górę? No, zobaczymy, co jest dla pana troszeczkę. Proszę bardzo. 290. Czyli pan szedł? 10 tysięcy. 10 tysięcy. Kupa pieniędzy. Ja powiem panu, że takie pieniądze muszę długo pracować, żeby... No tutaj z ręki pan oddaje te pieniążki. Wie pan co? Troszkę nie ma sensu taka licytacja. Ja myślę, że jest czas, żeby zobaczyć coś w tych kopertach. Zobaczymy. Nie rozumiem, na jakiej zasadzie zobaczymy. To czy są moje, tak? No bo to są pana. Dobrze, okej. Okay. Pochwali się pan, co pan ma? Pochwalę się wszystkim. Która? Czyli otwieramy kopertę, tak? Tak, którą? Moje są. 13 możemy otworzyć. Proszę bardzo. Proszę się pochwalić wszystkim. 200 zł. Tak, proszę z powrotem, żeby... Już proszę nie chować. Poproszę. To już wszyscy wiemy. Chodzi o to, żeby też ci widzowie dokładnie widzieli, co tu się dzieje na stole. Którą teraz otwieramy? 25. Proszę bardzo. No nie spodziewam się za dużo w tych kopertach. Zero. Chwileczkę, wyskoczyłem z 300 tysiącami przed poznaniem kopert. Czyli logicznie. Proszę z powrotem. No jeszcze pan nie poznał trzech kopert, prawda? Mhm. Pan powiedział, że to ile teraz? Jaka jest teraz cena za te koperty? 150 tysięcy. Kolejną otwieramy. Którą? Proszę bardzo. W sumie 700 zł pan ma. Poproszę z powrotem. Zmienił pan zdanie co do kwoty? W tym momencie? 100 tysięcy. Tak. A otwieramy kolejną kopertę? Tak. Którą? 9. Proszę. Szybko nam idzie. Co tam mamy? Minus 50%. No, ciężka sprawa. Miał pan 700, ma pan 350. Poproszę z powrotem. Ma pan teraz 350 zł, prawda? I ciekawy jestem teraz pańskiej propozycji. 3000 nadal są aktualne z mojej strony. Logika handlowca to jedno. A założenia to drugie. Tak rozsądnie. Rozsądnie, jaka kwota? Możemy się potargować. Możemy ale się rozsądnie. Potargować. Mhm. 50 tysięcy. Maksymalnie co za czwórkę mogę dać. Tak. To 4 tysiące za wszystkich. Żeby panu było łatwiej, jakby zamknąć nogę, to powiem 55. Co mam być łatwiej, nie rozumiem? Skasować mnie i powiedzieć, idź chłopie do domu, bierz koperty, masz tam minus 100%. Zawsze zdążę zrobić to. 55 tysięcy. Dołożę 1000, 5 tysięcy. Na czysto pan będzie miał 5 tysięcy, prawda? W tej sytuacji. Mhm. Bo ja kupię wszystkie koperty. Razem z tym minusem. Bo co tam pan ma w czwórce, to i tak dzielimy potem na dwa, jeżeli panu zostaną koperty, bo ma pan minus 50%, mhm. prawda? No to zero to nie ma. Jak tam zero, to nie będzie co dzielić. A tak 5 tysięcy na czyściutko w kieszeni.
coś jeszcze, żeby pan, panie Krzysztofie, podniósł tutaj tą staweczkę? 500 dorzucę. 5,5. 60 tysięcy z mojej strony. Czy pan w górę teraz? Ale jaka jest logika w tym? Bo trochę nie rozumiem. Istnieje prawdopodobieństwo, że w tej kopercie są logiczne pieniądze rzędu 100 tysięcy? Istnieje prawdopodobieństwo? To jest oczywiście hazard. Pozbawić pana złudzeń? Proszę mnie pozbawić złudzeń, panie Krzysztofie. Podejdziemy do stołu? Podejdziemy. Proszę. Proszę otworzyć kopertę z numerem 21. Ile tu jest? Setka. 100 tysięcy. Pokażmy wszystkim. 100 tysięcy. Poproszę. Czyli w czwórce nie może być, prawda? Może być. Dlaczego? Bo mamy dwa razy taką kwotę. No dobrze, otwórzmy kopertę 45. Proszę. Ile tu jest? 100 tysięcy nie ma. 100 tysięcy, tak? Tu się sytuacja wyjaśniła, panie. Może być w czwórce 100 tysięcy? Nie. Bo tak pan stawia na te 100 ciągle, tak? Usiądziemy? Nie, poprzeglądamy jeszcze? A co pan chce zobaczyć? Żeby dwa razy nie chodzić, panie Krzysztofie. Może byśmy tak sprawdzili 50. Ale pan chce 65 tysięcy. Czyli pan chce więcej niż 50. Czy te 50 zostaniemy, bo to w tym momencie jest jakiś. Czyli ja mam kupić 50 za 65? Nie, za 50 w tym momencie. W tym momencie już. Zapraszam z powrotem. Na czym stoimy, panie Krzysztofie? Jaka jest pana propozycja? Bo pan mi mówił, że tam 65, 50, potem w górę pan szedł. Jaka jest pana propozycja? 40 tysięcy. Dorzucę 500, 6 tysięcy. Dorzuci pan jeszcze 1000? Dorzucę. Czyli w sumie 7000. Porządna propozycja. Na 10 byśmy z tym mogli skończyć. 7 tysięcy. Panie Krzysztofie, wybieram kopertę. 10 pan chce, tak? No ładna suma. Już taka nie do pogardzenia, żeby wyjść z taką sumą. A 7 gardzi pan 7? Nie, ale niepełna. Nie gardzę. Powiem panu, że nie gardziłbym dokładnie tą kwotą. Mhm. Nie ma takiej możliwości, żebym gardził jakąkolwiek kwotą. Zresztą nie jestem człowiekiem jakimś majętnym, żeby gardzić jakimkolwiek pieniędzmi. Sam jedna koperta. Założyłem sobie, że wychodzę z kopertami. No, losowanie nie potraktowało mnie szczęśliwie. No, to nie losowanie, to pana wybór. Tak, tak. Tam minął pan, prawda? Tak, minąłem no. Dokładnie. Panie Krzysztofie, no nie wiem, no, co pan sądzi o tych 10 tysiącach? No sądzę, że za dużo. Koperta. Zostaję przy kopercie, panie Krzysztofie. Dobrze. Otwiera pan teraz? Otwieram teraz. Czy w domu? Nie, otworzę teraz. Proszę bardzo. Co tam jest? 5000. 5000. Oferta pana była bardzo dobra. Dużo lepsza, prawda? Dużo lepsza. 5000 to idzie na pół, prawda? 2,5. I tu mamy 700 na pół, 350. 2850. Dziękuję bardzo. Oferta, mówię, była pana bardzo dobra, a ja bym panu, że swojej decyzji nie żałuję.
Ale gratuluję. Dobra zabawa była? Bardzo dobra. Super. Proszę bardzo, to są pana koperty. Wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Do widzenia. Do widzenia, panie Krzysztofie. Minus 100% nie mam. 2750 zł. Myślę, że to jest jakaś kwota, która nie jest do pogardzenia. No nie było tak, jak że tak powiem sobie poukładałem. Nie było wygranej rzędu 50-70 tysięcy, prawda? Chciałem walczyć o duże pieniądze. A naszym drugim graczem jest Martyna Łagowska, studentka z Radomia. Mam swoją strategię już opanowaną i na pewno po prostu przyjechałam tutaj wygrać, a nie przegrać i wyjść z pustymi rękoma. Witam pani Martyno, dzień witam. Dobry. To są dla pani przygotowane koperty, 50 kopert, a w nich czeki. I te minusowe, i te najlepsze również, także można u nas wygrać naprawdę bardzo duże pieniądze, czego pani życzymy. Dziękuję. Zaczynamy grę? Zaczynamy. Zaczynamy. Proszę o wybór 5 z 50 kopert. 8. Cóż znaczy ta 8? Nic. Dobrze. 10. Czyli wszystkie są kopertami kompletnie niezwiązanymi z nikim, tak? Z nikim, z niczym. Dobrze, proszę przypadkowe bardzo. Koperty. Też dobrze. 27. Mamy. 37. 37 też mamy. I 14. I tak, żeby było inaczej. Tak. 14. To mamy już wszystkie. Zapraszam do gry w ciemno. Pani Martyno, skąd ten pomysł, żeby u nas wystąpić? Jestem ciekawa nowych przygód, to na pewno. Chciałam nowe doświadczenie zdobyć. A po drugie, to po prostu podoba mi się pana program i tyle. No to się bardzo cieszymy. Dziękujemy bardzo w imieniu całej ekipy. Dziękuję. I zaczynamy oto pierwsze pytanie dla pani Martyny. W 100 gramach którego produktu jest najwięcej kalorii? O którą kopertę pani będzie walczyła teraz? 27. Proszę bardzo. I warianty są takie. Ryżu, czekolady, ziemniaków czy tatara? Stawiam na odpowiedź B. Wie pani coś o tym? Nie, ale odpowiedź B, bardzo dobrze. Pani Martyno, nie spytałem, kto z panią przyjechał dzisiaj? Tata. Jak ma na imię? Ryszard. Witamy pana, panie Ryszardzie. Dzień dobry. Witam również. Pierwsza koperta zdobyta, ta honorowa na dobry początek. Tak. Jedziemy dalej. Drugie pytanie dla pani Martyny. Jak ma na imię chłopak lalki Barbie? O którą kopertę będzie pani walczyła? 14. Proszę bardzo. I warianty są takie. Ken, Ben, Men czy Guy? No, wydaje mi się, że Ken. No jasne. Idzie przyzwoicie, prawda? Bardzo no na dobrze. Początku tak. Zobaczymy, co dalej. I zobaczymy, jakie będzie następne pytanie. Które zwierzę pływa stylem klasycznym? O którą kopertę zagra pani teraz? 8. Proszę bardzo. Motyl, pies, kot czy żaba? Stylem klasycznym. Pani pływa? Pływam. Będzie odpowiedź A, motyl. Pan Ryszard? D. Odpowiedź D, żaba, żabką, czyli stylem no klasycznym, tak. Prawda? To do niszczarki. No tak, niszczymy. Nawet miałam mistrzostwo. Mistrzostwo nawet? W jakim stylu? W kraulu. A żabką pani pływa? Pływam. Klasycznym? Też. Więc tak, skoro pani lubi wszystko przeżyć, to trzeba było też przeżyć niszczenie koperty w grze w ciemno, nie. Prawda? Żeby to było wszystko pełne. No, dwie wygrane, dwie do wzięcia, jedna zniszczona. Oto przedostatnie pytanie w dzisiejszej grze w ciemno. Która z tych polskich rzek jest najdłuższa? 10 czy 37? 10. Proszę. Gwda, Ina, Wkra
czy brda? Wydaje mi się, że to będzie odpowiedź C. C, tak? Pan Ryszard? Myślę, że D. Córa ma rację. Odpowiedź C w traf. I teraz walczy pani o ostatnią swoją kopertę z numerem 37. Oto pytanie. W którym polskim mieście odbywa się festiwal Top Trendy? W Opolu, w Świnoujściu, w Sopocie czy w Krakowie? Odpowiedź A. Pan Ryszard? Nie wiem. Na będzie w Sopocie. Festiwal Top Trendy, który można oglądać co roku w telewizji Polsat, odbywa się w Sopocie. No niestety. ...37 do niszczareczki, proszę bardzo. Poproszę na środek koperty. Sprzeda pani? Za ile? A za ile? 50 tysięcy. A tani? Nie. Dam za każdą po 1000 zł. To ja proponuję za każdą po 15 tysięcy. A ja za wszystkie 4 tysiące. Ja mniej nie schodzę. 45, albo sprzedaję jedną i dwie biorę. Też może być taki wariant. Którą? Sprzedam dziesiątkę. Za ile? 30 tysięcy. 45 za wszystkie, za dziesiątkę 30, tak? Tak. Czyli te dwie... 15 tysięcy w sumie, 14,27. Dobrze myślę? To ja wolę kupić 14,27, ale taniej niż 15 tysięcy. A dziesiątkę, która kosztuje 30 tysięcy, zostawię dla pani. A za ile pan chce kupić te dwie? Jak pani mówi 15, to ja mogę dać za te dwie 5 tysięcy. 10. 6. 10. Powyżej 6 nie są warte. Panie Krzysiu. 10 tysięcy. Pani Martyno. 6 tysięcy. 10. 6. Ciekawe, co w tej dziesiątce. No i tak daje dużo. Nie. Dawał pan więcej. Ale nie za takie koperty. A ja nie wiem, co jest w tych kopertach. Chce pani zobaczyć? Nie. Na razie nie. To nie lepiej wziąć 6. No jak? Weź koperty. A jak będzie minus 100? Jest ryzyko, jest zabawa. No to niech 7 pan przynajmniej da za te dwie. 7 za dwie... To już będzie bardzo dużo. 6. A jakbym chciała sprzedać 10? To możemy potem porozmawiać o 10. Nie, bo jakąś kopertę muszę zabrać. Czyli chciała pani dziesiątkę sprzedać teraz, tak? Tak. Ile pan proponuje za dziesiątkę? Te dwie zostawić. A te dwie zostawić. No, ale 30 tysięcy nie wchodzi w grę. No, nie wiem, co mam powiedzieć nawet w tej sytuacji. Dlaczego?
No bo za drogo. Ile pani chce, tak realnie? No realnie 30. Dobrze, wracamy do tych dwóch. Szóstka. Nie. No tata się nie zgadza. A to pani gra. Ja wiem, że gram. Ale mam za duże marzenia pan i plany. Pan się nie zgadza? Od niej zależy decyzja. Ale pan się nie zgadza, tak? Myślę, że bym wziął, zaryzykował koperty za 6 tysięcy. Otwieramy? Otwieram. 27, proszę zobaczyć. Dawałem 6 tysięcy, prawda? Co jest tam? 200. Nadal się pan nie zgadza, panie Ryszardzie? Nie. Proszę z powrotem. To już teraz tak dla zasady pan się nie zgadza, prawda? Tak wypada. Właśnie. A myślę, że jest więcej. To co teraz? Otworzymy dziesiątkę, a o 14 porozmawiamy. Proszę bardzo. Dziesiątkę może pani otworzyć. To chciała pani za to ile, powiedzmy? 30 tysięcy, prawda? I ani grosza mniej. Ja bym mógł się targować oczywiście, ale nie od takiego pułapu. A od jakiego? Dużo mniejszego. Ja chcę pani zerknąć, czy pani może. Otworzyć? Poczekaj, może sprzedaż. Może. Jaki pan proponuje? Początek. Zależy od kwoty. Proszę. Proponowałem 6 tysięcy, prawda? Za dwie. Te. 27 i 14. A za dwie. A za tą? Ale już 200 zł, to już pani wie, prawda? Tak. To już jest moje. To już kwota się zmienia. To ile pan proponuje za dziesiątkę? Dziesiątkę i 14 mogę od pani odkupić. Za ile? No. Powiedzmy, że 6 tysięcy jest nadal aktualne za dwie koperty. Za jedną. Za którą? Za 14. Za dużo. Za 14 mogę dać 3 tysiące. A potem porozmawiamy o dziesiątce. Trudny wybór. Zabierz 14. Chce pan ze mną pograć, panie Ryszardzie? Mogę. Usiądzie pan tu? Nie. Usiądę. Nie. A za dziesiątkę ile pan proponuje? Proszę zdecydować najpierw, którą kopertę chce pani sprzedać, konkretnie. Dziesiątkę. Za ile? Za 10 tysięcy. Zeszłam z 30. Nie. A ile pan proponuje? 2 tysiące. 4. 3. 5. Nie. Już pani mówiła 4. Panie Krzysiu, chciałabym wziąć ze sobą dwie koperty i jedną sprzedać za 10 tysięcy. Wiem, że dzięki temu zrealizuję swoje marzenie. Za 10 tysięcy chce mi pani sprzedać te 200 zł, które otworzyłeś. Nie. Dobrze myślę, nie? Nie, już zostawię sobie, pamiątkowe. 200 zł. Dziesiątkę. Może zróbmy tak, konkretnie, o której kopercie rozmawiamy? O dziesiątce. Chciała pani za nią 4, teraz chce pani za 10, tak? Tak. Pierwsza wersja była 30. 4 tysiące, tak jak pani chciała, mogę dać. Mam dylemat. Wiem, że w którejś coś jest, coś dobrego. Ale nie wiem, w której. Wylosujemy którąś z nich, żeby było prościej. Bo mi jest obojętnie, którą kupię.
Mogę w ogóle nie kupić. Już tak siedzę, mój się sympatycznie z panią siedzi po prostu. Dziękuję, miło mi również. Dziękuję. Losujemy? Co zrobić? Weź koperty. Lub 10 tysięcy. Za jedną. To co robimy? Nie da rady 10 tysięcy za jedną. Nie. A może jednak? Startowałam od 50. Mogła pani od 300 wystartować. Był taki jeden pan tutaj. Ja wiem. Tak, przed panią. 2,5 tysiąca. Ale ja przyjechałam coś wygrać. Wygrał naprawdę. 2,5 tysiąca. Ja startował wiem. 300 tysięcy. Też przyjechał wygrać. Mówił, poniżej 300 nie zejdę. Wyszedł mając 2,5. Którą kopertę chce pani sprzedać? Dziesiątkę. Za ile? Za 10 tysięcy. Nie kupuję. 14 ile kosztuje? 15. Też nie kupuję. Oglądamy koperty. Bo za dużo pani mówi po prostu. Za dużo? No. Dużo za dużo jak na te koperty. Nie sądzę. Coś w nich na pewno jest. No coś może, jest, no. Co, może to no być minus 100, właśnie. Może być minus 50, może być 0. A którą pan by chciał kupić? Dobrze, rozmawiamy o 10 na przykład, żeby uporządkować całą sprawę. Sprzedaje pani 10? Za 10 tysięcy. Sprzedaję. Daję 2 tysiące za 10. Mówił pan 3. Dobrze, 3. A za 14? Dobrze, też 3. Mogę 2 odkupić od pani za 6 tysięcy. Już była taka propozycja. Wiem, że była. Słucham panią. Licytujemy. 2 za 10. Za 7. Za 10. 7. Jak masz szczęście, weź koperty. Ale mam zezowate szczęście. Na pewno masz. Dobrze, biorę 14 i to, co jest odkryte, 200 zł i sprzedaję 10 za 3000. 3000 do studia, proszę. Ubiliśmy targu, tak? Mi się wydaje. Nic pan nie dorzuci. No nie, 10 kupiłem za 3000, prawda? Tak pani powiedziała, 3000. Tak. Zgadza się. Ewentualnie mogę kupić 14. Za ile? Za 3000. Za 7. Pięć. I tak już dużo zeszło. Ja i tak za dużo daję. Biorę 14. Dobrze. Co na to pan Ryszard? Weź.
Może będzie minus 100%. Nie. Zostawiamy, tak? Tak. Dobrze. Czyli pani ma 3200 zł i kopertę 14. Ja kupiłem kopertę numer 10 za 3000. Tak. Oglądamy? Oglądamy. Już? Chce pani zamienić 10 w 14? Nie. Dobrze. Sprzedaje pani 14? Sprzedać? Sprzedaj, będziesz miała z głowy. Sprzedaj ją. Za 7? Dobrze, słowo się rzekło. Za 7. 7000 do studia, proszę. W sumie ma pani 10 200 zł, prawda? Tak. W kieszeni. Pewne pieniądze, prawda? Zero stresu. Zgadza się. Czyli dobrego targu pani ubiła. No tak mi się wydaje. 10 tysięcy to dobra kwota. 10 200, pewno. Prawda? Bardzo dobry wynik. No tak? Na pewno. Zadowolona jest pani, czy nie? Zadowolona jestem. No. A ja jestem zadowolony, że pani jest zadowolona. Tak? Tak. No to może dobrze zrobiło. To co, niszczymy moje koperty, prawda? A możemy zajrzeć? Jedną pani mogę pokazać. Którą? A którą pani woli? 14. To 10 do niszczarki, proszę. I 14, proszę zobaczyć, tak jak pani chciała. Dziesięć tysięcy, prawda? Zgadza się. Do niszczarki, proszę. Pani Martyna, ale wynik jest bardzo dobry, prawda? Wygrała pani u nas w grze w ciemno. 10 200 zł. Jest czym wracać do Radomia, tak? Pewnie. Trochę marzeń można spełnić, tak? Pewnie, że tak. Gratuluję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. No 53 200 mogłam wygrać, jest to na pewno duża kwota, ale cieszy mnie też ta wygrana. Pierwszy raz dostałam w ogóle takie pieniądze, pierwszy raz brałam udział w programie i cieszę się z każdej wygranej. Państwa również zapraszam do gry w ciemno, jeżeli chcecie bawić się z nami, przeżywać podobne jak pani Martyna emocje, wyślijcie SMS o treści start pod numer 75 550. Do zobaczenia. To jeszcze raz dziękuję pani. Dziękuję, dzięki, miło było poznać.